I więc oficjalnie już witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na webinarium w ramach naszego programu Uczę Historii i Teraźniejszości z CEO. Tutaj, no, przepraszam ze swojej strony, że część z Państwa czekała dość długo. Mieliśmy pewne przeboje tutaj różne organizacyjne, ale cieszę się, że możemy się zobaczyć ponownie i witam dzisiaj naszego prowadzącego. Paweł Biedny poprowadzi dzisiaj to webinarium o historii mówionej i jak te metody pracy wykorzystywać w lekcjach i w różnych działaniach związanych z historią i teraźniejszością. I już chyba oddam po prostu głos Pawłowi. Zapraszam. Dzięki bardzo. Witam serdecznie. Mam nadzieję, już nie śliski dzień, bo wczoraj to nieźle było w tym momencie. Zadbajcie proszę o siebie na początek, tak jak Michał powiedział, przedświąteczny czas. Niech ten czas będzie poświęcony dla po to, po co tutaj jesteśmy. To jest opcja webinaryjna, więc opcja webinaryjna daje możliwość tylko i wyłącznie kontaktu na czacie. Więc jeżeli będą się pojawiały jakiekolwiek kwestie, sprawy, to bardzo proszę pisać. Mi nie przeszkadza, jeżeli ktoś w trakcie zadaje jakieś sprawy, pytania, to ja będę starał się na bieżąco odpowiadać. Przepraszam, bo jestem lekko kaszlący, więc to może będę starał się nie zakłócać, ale gdzieś tam to może również utrudniać. I ponieważ kiedy rozmawialiśmy z Michałem na temat tego dzisiejszego dnia, to pierwszą rzecz, którą Michał powiedział, to powiedział, no ciekawe, czy się robisz w czasie z ilością rzeczy, którą masz przygotowane, więc już bez zbędnego działania przechodzimy do celu naszego spotkania. Ja sobie będę pozwalał mówić po imieniu, bo tak będzie mi łatwiej. To jak piszę, czy tylko u mnie są zakłócenia, więc u mnie jakoś patrzę, internet w miarę dobrze śmiga, więc trudno mi jest powiedzieć cokolwiek, ale pogoda jest taka, nie inna, więc gdyby się cokolwiek działo, to dawajcie znać. Ja na początek od razu udostępnię to, co przygotowałem na dzisiaj. Bata pisze, że jest OK, czyli coś tylko, no może czasami przy internecie coś się dzieje. Pierwsze spotkanie takie webinaryjne dotyczące konkretnego rozwiązania, konkretnej metody, właściwie pewnego myślenia o historii i teraźniejszości przez pryzmat historii mówionej. I ja dzisiaj będę jak gdyby dwutorowo zachęcał Was do takich dwóch działań. Jednego działania to wykorzystania już istniejących nagrań i relacji świadków do realizacji historii teraźniejszości przede wszystkim, ale myślę, że również historii, bo historia mówiona jest ciekawym i bardzo takim twórczym działaniem związanym z nauczaniem tego przedmiotu. I druga część to będzie również kwestia dotycząca zachęcania tworzenia historii mówionej do potrzeb swoich miejscowości, swoich sytuacji, relacji, gdzie można to wykorzystać. Bardzo dobre zbiory ma dom w Warszawie. Warszawa ma w ogóle bardzo dobre zbiory w różnych miejscach i z różnych etapów historii i rzeczywiście można korzystać, ale do miejsc i do tego, gdzie jeszcze te nagrania są, to jeszcze dojdziemy. Ja bardzo króciutko przedstawię się tym osobom, które mnie nie znają. Kilka osób już wyhaczyłem, że jest i moich znajomych, i tych, których już na różnego rodzaju spotkaniach miałem okazję poznać. Przede wszystkim widzę, że na początku napisałem, że jestem historykiem i politologiem, ale na początek powinienem powiedzieć, że jestem nauczycielem w szkole od 28 lat, aktywnie pracującym cały czas. Jestem nauczycielem, konsultantem w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, aczkolwiek nie zajmuję się historią w Poznaniu, zajmuję się sprawami pedagogicznymi, wykładowcą na jednej z wyższych uczelni, jestem coachem, tutorem, zwolennikiem tutoringu w edukacji i myślenia takiego nowoczesnego, dotyczącego spojrzenia na inny wymiar edukacji klasycznej i lubię kino.
To kino tutaj się znajduje, dlatego że kino to również słowa i obrazy, które pokazują ludzie, a to dzisiaj będzie dość ważne. Pytanie jest moje pierwsze takie. Czy wasi uczniowie lubią historię? Jakie macie zdanie na ten temat? Czy wasz przedmiot, który jest uczony, jest przez nich ulubiany? I prosiłbym teraz o odpowiedź taką w miarę szczerą, o stanięcie w prawdzie. Jeżeli myślicie, że wasi uczniowie lubią historię, to za co? Dlaczego? A jeżeli nie, to co jest powodem, że ten przedmiot nie jest przez nich lubiany? Jeżeli ktoś chciałby podzielić się na czacie, to będę bardzo wdzięczny. Nie lubią, bo za dużo treści przela. Czyli jest pewna kwestia dotycząca materiału, który się pojawia. To jest jeden argument. Moi też mówią, że w tym momencie. Mariusz, słaby nauczyciel ze mnie. Przepraszam, że się zaśmiałem, ale nie. To nie dlatego, że słaby nauczyciel z ciebie, tylko dlatego, że no, ta historia bardzo różnie w tym momencie funkcjonuje. No, nauczyciel zawsze stara się. Ja nie uczę historii, ale WOS, a HIT jest na maturze. Okej. Okay. Mam wrażenie, że nie lubią żadnego przedmiotu, bo są leniwi. Właściwie dość radykalnie. Za dużo historii Iwona, za dużo dat. Wszystko zależy od tego, jak do tych dat będziemy podchodzili, ale okej, okay, bo rzeczywiście w podstawie programowej tych dat czasami jest dość dużo. Dobra. Lubią słuchać, ale nie lubią się uczyć. To są sprawdzianów egzaminów. To zależy, jakie tematy, w jaki sposób są omawiane. Cześć, Łukaszu. Czyli w tym momencie okej. Okay. Wracamy znowu do tego, co Mariusz pisał o nauczycielu, nie? Że jeżeli nauczyciel dobrze tą historię omówi, to będą lubić. Jakie tematy? My też chyba lubimy różne tematy, wybiórczo, pewnie. Ja za XIX wiekiem nigdy nie przepadałem. Będą osoby, które będą zakochane w XIX wieku i wszystko będzie dla nich najważniejsze. Ja jestem średniowiecznikiem, więc uwielbiałem średniowiecze i zostało mi to do dnia dzisiejszego i cały czas to średniowieczu uwielbiam. Za to jako politolog zajmuję się czasami współczesnymi, więc gdzieś tam miksuję sobie te dwie rzeczy. Okej. Okay. Czy jest wśród nas osoba, która twierdzi, że jego uczniowie lubią historię? Jeżeli lubią, to dlaczego? Za co można lubić historię w szkole? Jak myślicie? Albo inaczej, jakie macie doświadczenie, może nawet nie jak myślicie, jakie macie doświadczenie ze swoimi uczniami? Jak to wygląda? Bo nie chcę, żeby nam tak wyszło, że uczymy tego przedmiotu, który jest taki straszny dla tych uczniów większość z nich nie przepada za nim w tym momencie. A może ktoś ma zupełnie inne doświadczenia, że jednak ta historia jest dla niego ważna. Jeżeli ktoś wpadnie na to albo będzie się chciał podzielić, to zapraszam serdecznie, żeby powiedzieć, dlaczego ta historia może być lubiana. Lubią historię regionalną, a to ciekawe sformułowanie. Dzień dobry z Łodzi. Dzień dobry Łodzi. Dzień dobry Łódź. O, dzień dobry Łódź. Uczniowie bardzo lubią, kiedy czytamy wspomnienia ludzi, czyli jest w tym momencie to, o czym będziemy mówić. Twórcze działania poza kanonem, czyli gdzieś tam mamy świadomość tego dotyczące postawy programowej i tego wszystkiego, co trzeba zrobić, ale gdzieś inaczej podchodzimy do historii. Ela pisze, że mam pasjonatów, szalejemy w temacie na kilku poziomach historycznych i działaniach. Super. Czego uczymy w podstawie? W podstawie uczymy bardzo duże ilości treści, uczymy bardzo dużo ilości wydarzeń, uczymy wielkich dowódców, generałów, uczymy bardzo dużej ilości dat, uczymy tego wszystkiego, co jest w tym momencie trudne do opanowania dla naszych uczniów. Jeśli komuś jakoś udaje się nie zniechęcić do historii, i tak jak Ela napisała przed chwileczką, że ten szaleje się w temacie historycznym, to bardzo często jest to zawdzięcza się to nauczycielowi, ale zawdzięcza się to też zainteresowaniu uczniów. Łukasz pisze, przygotować na lekcję jakieś ciekawostki strasznie śmieszne, obudowę graficzną spoza podręcznika, czyli zrobić coś dodatkowego, czyli zrobić coś, co będzie przyciągało, czyli to, o czym ja tutaj mówię. Historia, która troszeczkę musi się oderwać od takiego standardowego, sztampowego wykładu dotyczącego tylko i wyłącznie faktów, przyczyn, skutków. Ja nie mówię, że to jest nieważne, żeby było jasne. To nie jest to, że próbuję tutaj wprowadzać jakąkolwiek
rewolucje czy inne sprawy związane z nieuczeniem podstawowych rzeczy, tylko chodzi o to, że historia powinna przyciągać ciekawostkami, które będą wykraczały spoza tylko i wyłącznie, tak jak tutaj przedstawiłem, tych walk słynnych osób, przez które kształtujemy historię. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy tak naprawdę różnych rzeczy, ale potrzebujemy impulsu, potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam spojrzeć na nauczenie historii troszeczkę inaczej. Czegoś, co może uwolnić od takiego właśnie standardowego podejścia do historii, do pewnej wizji książki, do pewnych dokumentów tylko i wyłącznie, czy wizji autora. Beata zachęca moich uczniów do udziału w konkursach, projektach historycznych, których wiele osób odkrywa historię w zupełnie z innej perspektywy. Rzeczywiście są nauczyciele, którzy są dużymi fanami, jeżeli chodzi o kwestię związaną z konkursami, ponieważ mówią, że to rzeczywiście pozwala wyłapać te perełki, te osoby, które zaczynają darzyć historię prawdziwą miłością. Ja jestem jak najbardziej na tak. Nie wiem, jak u Was jest. U mnie ostatnio obserwuję, że coraz mniej mam uczniów, którzy chcą brać udział w takich konkursach historycznych. Coraz mniej mam uczniów, którzy widzą w tym konkursie swój własny rozwój, a zaczynają spoglądać tylko i wyłącznie, co zresztą szczerze się przyznam, mnie nie dziwi, na pewien zysk związany z kwestią nawet nie wygrania, ale czy zdobycia jakiejś tam oceny, czy poznania kogoś i tak dalej, co jest naturalne, aczkolwiek to kończy się często na jednym konkursie, a nie rozpala tej wizji, ale to już zupełnie inna historia. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali przyjrzeć się troszeczkę historii mówionej. Zanim się będziemy tej historii mówionej przyglądać, to mam prośbę, abyście spróbowali sobie troszeczkę, żebyśmy spróbowali sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy skojarzenia z pojęciem historii mówionej. Co wam się, kiedy słyszycie takie hasło historia mówiona, co wam się kojarzy? Kod QR powinien odesłać was do Mentimetera. Jeżeli ktoś nie ma pod ręką telefonu i nie może zeskanować, proszę o wejście na menti.com i przy wejściu na menti.com wpisujemy kod 6219-7520 i prosiłbym, żebyśmy sobie spróbowali zebrać informacje skojarzeniowe. Także pierwsza rzecz, która wam przychodzi do głowy jako nauczycielom historii dotyczącej historii mówionej, z czym się kojarzy. Łukasz pisze relacje naocznych żyjących świadków wydarzeń. Okej, jest możliwość, żeby zrobić to w Menti, żebyśmy zobaczyli większość, to będę wdzięczny. Ja na chwileczkę teraz zatrzymam to, a udostępnię, zobaczymy, jak wygląda Menti. OK. I teraz tak. Historia mówiona to relacje dziadków, nagrania, wspomnienia dzięki trzem osobom, które już odpowiadają. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Z czym nam się kojarzy historia mówiona? Jakie jest pierwsze myślenie dotyczące tego działania? Na prowadzenie wychodzą wspomnienia. Wspomnienia, nagrania, wywiady, relacje dziadków, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo bardzo często numer już pisze 6219-7520. Proszę bardzo. 6219-7520. Audycje radiowe też będą historią mówioną. Okej. Wracam do tych historii dziadków. To jest bardzo fajny trop dotyczący pójścia w historię mówioną, szczególnie jeżeli zdecydowalibyście się prowadzić taki projekt wśród swoich uczniów, bo pierwszymi osobami, które mogą być relatywnie dobrze działającymi źródłami dla nich, to będą właśnie dziadkowie. Jeżeli byśmy spojrzeli na wydarzenia, powiedzmy sobie, 68 roku, 70, 80, 81, a już od 89 dalej, to dziadkowie naszych uczniów będą świadkami historii,
którzy będą w tej historii brali udział. Nie wiem, czy wcześniej, bo to już jest kwestia związana z tym, no wszystko zależy od metryki i tego wszystkiego, czym będziemy jak gdyby dysponowali wśród świadków, ale to dobrze jest wskazać naszym uczniom, że dziadkowie są pierwszymi źródłami, z którymi oni mogą na temat danego wydarzenia porozmawiać. Ja wiem, że 80. lata w historii teraźniejszości to jest dopiero przyszły rok, gdzie tam będzie to omawiane, aczkolwiek być może jest teraz dobrze, żeby się zastanowić nad tym, jak można, dzień dobry Pani Dominiko, jak można to zrealizować. Wracając do Menti, dzięki bardzo tym osobom, które odpowiedziały. Relacje dziadków, świadków, nagrania, wywiady, dziwne historie. To ciekawe sformułowanie, chociaż czasami to rzeczywiście w tych relacjach wychodzą bardzo różne rzeczy. Relacje historii rodzinnych, opowieść bliskich, inna perspektywa. Proszę zobaczyć. Te 11 osób, które odpowiedziało, wskazało na kwestie związane z relacjami. Czyli wskazało na to, że historia zaczyna nam wychodzić z tego takiego standardowego kanonu książkowego i zaczyna nam się pojawiać w pewnej relacyjności osób, które biorą udział. Słowo od samego początku było opowiadane, było zapamiętywane i przekazywane. Spisywanie, i to historycy doskonale wiedzą, ma miejsce dużo później. Pierwszy historyk, jak go niektórzy nazywają, aczkolwiek tutaj spotkałem się już z różnego rodzaju kontrowersjami, że nie wszyscy będą uważali Herodota jako pierwszego historyka, napisał: moim zadaniem w całym tym dziele jest, żeby odpowiedziane przez wszystkich szczegóły tak spisać, jak je słyszałem, czyli dokonać relacji tego, co zostało mu zapisane. Tak naprawdę o historii mówionej będziemy rozmawiali dopiero w kwestii początku XX wieku. To dwudziestowieczne nauki społeczne dostrzegały znaczenia biegu życia zwykłych ludzi. To dopiero ten dwudziestowieczny początek wieku, prawdopodobnie spowodowany I wojną światową, będzie miał takie troszeczkę już szersze spojrzenie na historię i na relacje ludzi, którzy uczestniczą w tej historii osobiście. W Stanach Zjednoczonych zadomowił się pomysł Newsa, aby spisywać historię sławnych Amerykanów, ale ten początek to był spisywanie historii tak zwanych VIP-ów. Ale nie to dało impuls do powstania całego cyklu i całej tak naprawdę metody dotyczącej historii mówionej, a dokumentacja tragedii II wojny światowej. Zbieranie opowieści osób, którym udało się przeżyć, zbieranie relacji tych, którzy na własne oczy byli w stanie opowiedzieć o tych okrucieństwach, które ich dotyczyły, rozpoczęły cały nurt dotyczący historii mówionej. A dzięki rozwojowi techniki i pojawieniu się w latach 50. magnetofonu, gdzie nie tylko można było te relacje spisywać, a można je było nagrywać, było impulsem i początkiem powstania historii mówionej. Pojawia nam się w tym momencie definicja świadka historii, czyli kim jest osoba, która dostarcza nam tych wiadomości. Świadkiem jest każdy z nas. My w dzisiejszych zaganianych czasach, kiedy tak naprawdę bardzo często od pracy do pracy albo od jednego działania do drugiego działania, nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy uczestnikami historii. Historią jest wszystko, co się wydarzy. Nie tylko na salonach władzy czy w kwaterach wielkich dowództw, ale wszystko to, co wydarzy się w każdym domu, w kuchni wiejskiej, miejskiej, obojętnie gdzie. Każdy, kto opowiada o przeszłości, jest, co mu się przydarzyło, jest świadkiem historii. Oczywiście
Wszystko będzie zależało od tego, po pierwsze, jak będzie opowiadał, po drugie, co będzie w stanie przeżyć i co będzie pamiętał, ale o tym też będę mówił za chwileczkę, ale świadomość tego, że jesteśmy wszyscy świadkami historii, a jednocześnie być może uświadomienie to naszym uczniom, że my jako nauczyciele też jesteśmy już w pewnym etapie świadkami historii. Ja jestem rocznik 75. Kiedy wybuchł stan wojenny, byłem małym chłopcem, który doskonale pamięta 13 grudnia 81 roku. I nie tylko dlatego, że nie było teleranka, tylko pamiętam wiele innych rzeczy, które się składały na całość pewnych relacji. Czy, przepraszam, ktoś będzie chciał robić ze mną wywiad jako ze świadkiem historii? No podejrzewam, że nie, chociaż moi uczniowie próbowali w 8 klasie. Podejrzewam, że nie, ale przecież będą takie osoby, które z 13 grudnia 81 roku będą w stanie opowiedzieć i stworzyć materiał, który będzie można wykorzystać na lekcji jako źródło do danego tematu, do danej relacji. Kim jest świadek? Bardzo dużo osób zajmujących się historią mówioną zadaje sobie to pytanie cały czas. Czy świadek to narrator, czyli osoba, która relacjonuje tylko to, co znajduje w zakamarkach swojej pamięci? Kiedy ja myślę o 13 stycznia 81 roku, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest śnieg. To jest ten mróz, który gdzieś tam jako dzieciak bardzo mocno zapamiętałem i to, że u mnie z balkonu, a mieszkałem na 4 piętrze, można było szufelką stuwać śnieg na dół. Dopiero później, przepraszam, sąsiadka, która przyszła do mojej mamy, zapłakana mówiąc, że jest wojna, bo przez moje miasteczko przejeżdżał czołg. I dla ludzi w 81 roku zobaczenie czołgu, a mieszkam w 19-tysięcznej teraz obecnie miejscowości niedaleko Poznania, było no, wydarzeniem, którym się pamiętało bardzo długo. Czyli pytanie, czy świadek to narrator, czyli taki relacjonujący to, co widzi? Czy jest informatorem? Czyli to słynne uprzejmie donoszę. Uprzejmie donoszę, że pamiętam, że tego 13 był śnieg. Uprzejmie donoszę, że ktoś tam widział, że jechał tą i tą ulicą czołg czy inne działania. Świadek to tak naprawdę rozmówca osoby, która chce się czegoś dowiedzieć. I teraz wszystko będzie zależało, definicja świadka będzie zależała od tego, jak będziemy go wykorzystywali w realizacji naszego celu i działania. Bo świadek będzie z jednej strony po pierwsze narratorem, który będzie relacjonował, tylko tutaj od razu nam się pojawia to, co będzie się pojawiało w historii mówionej, jeżeli będziecie tworzyć relacje. Pamiętajcie, że pamięć ludzka jest zawodna. Ktoś napisał na czacie, dziwne historie się mogą pojawić, bo ludzie czasami pewne rzeczy sobie gdzieś tam dopowiadali, dowyobrażali i utrwalali przez lata w pamięci. Oczywiście krytyka źródeł świadka historii jest niezwykle trudna, kiedy się ją tworzy. My jako historycy musimy być bardzo wyczuleni na krytykę źródeł, a teraz zobaczcie, jak wygląda kwestia moralnej krytyki źródła, jakim jest człowiek, który przecież relacjonuje swoje wspomnienia, który przecież dzieli się swoimi wspomnieniami. Tutaj zwracam uwagę na bardzo ważny element. Jeżeli kiedykolwiek będziecie pracowali tą metodą i tworzyli nowe nagrania, zawsze trzeba mieć wyczucie tego człowieka, który wam relacjonuje. Wojtek pisze, mój dziadek, kiedy coś opowiadał, za każdym razem coś zmieniał. Właśnie, bo to cały czas się ustawia pewne rzeczy. Ja kiedy moi uczniowie pierwszy raz prowadzili takie wywiady, to w tym momencie miałem taką grupę chłopaków, którzy rozmawiali właśnie z dwoma dziadkami jednych z nich i oni co chwilę przychodzili i oni mówią, wie pan co, cała robota jest do wyrzucenia, bo teraz już jest zupełnie inne spojrzenie. I nie to, że ci starsi panowie sobie z tą młodzieżą pogrywali czy coś takiego, tylko to była właśnie kwestia przypominania sobie czegoś, uruchamiania pewnego działania.
I tutaj już nam wychodzi pierwszy taki element związany z tym, jak dokonywać krytyki tego źródła, jak je postrzegać, jak w tym momencie sobie z nim radzić. Trzeba cały czas pamiętać przez kontekst tych wydarzeń, w których ten człowiek bierze udział. Świadkowie historii to bohaterowie naszych czasów. I teraz nawet jeżeli zmieniają zdanie, nawet jeżeli coś tam, jakieś szczegóły im się przypominają, to ideą historii mówionej, historii rodziny jest to, żeby w młodych ludziach, którzy mają żywy kontakt z tą historią, jaką ktoś przeżył, żeby mieli świadomość, że to są uczestnicy historii, którzy są bohaterami bardzo różnych stron. I to też sobie trzeba uzmysłowić. Bo przecież nie wiem, czy ktoś, to znaczy może inaczej. Teraz chciałem bardzo filozofię pójść, a powiem wprost. Tworząc nagrania, jeżeli chcielibyście pracować tym sposobem, nie idźcie w kwestie takie, żeby ktoś poczuł się kontrowersyjnie zawstydzony cofania się do historii, do pewnych spraw, w których uczestniczył, bo to niczemu nie będzie służyło. To nie o to chodzi. Chodzi o zdobycie wiedzy zwykłych tak zwanych ludzi, którzy dla naszych uczniów będą o wiele bardziej ciekawsi niż te fragmenty podręczników, które będą czytali na dany temat. Nie chodzi o to, żeby wyciągać nie wiadomo jakie rzeczy, bo to nie jest celem i to się mija z celem dotyczącym tego działania. Jeżeli dobrze wykorzystamy historię mówioną, będzie ona satysfakcjonująca. Oczywiście ja tutaj na początku mówię o tworzeniu swoich nagrań, bo to, co jest już nagrane, o tym będzie w drugiej części. Zbieranie informacji daje poczucie, że człowiek towarzyszy świadkowi w konkretnej sytuacji. Ja oczywiście właściwie powinienem zacząć od tego. Nie każda grupa uczniów będzie w stanie pracować tą metodą. I Państwo jako nauczyciele, znający bardzo dobrze swoich uczniów, sami musicie ocenić i sami musicie zdawać sobie z tego sprawę, czy jesteście w stanie zastosować i w ogóle porwać się na taki projekt, jak tworzenie relacji do realizacji historii i teraźniejszości w jakiejś grupie swoich uczniów, z którymi pracujecie. Pasjonujące, to jest bardzo twórcze, ale nie ukrywajmy tego, że jest to trudne. I teraz będą takie grupy, które będą same zbierały relacje i których będą wykorzystywały, a będą takie, które będą wykorzystywały te, które już istnieją, o których, tak jak powiedziałem, będę mówił w drugiej części. Tutaj zauważyłem, że dość duży mi wyszedł ten slajd, nie do końca tak to powinno wyglądać, ale nie chciałem tutaj niczego skracać, z tego zresztą będzie przygotowany dla Państwa materiał do wykorzystania, ponieważ chciałbym naukowo też podejść do kwestii interdyscyplinarnej metody badawczej, jaką jest historia mówiona, która, jak sama definicja mówi, polega na nagrywaniu, archiwizowaniu, interpretowaniu relacji świadków bądź uczestników wydarzeń historycznych. Bo teraz definicja historii mówionej daje takie dwa, jak gdyby, kwestie funkcjonowania i uczestnictwa tych osób. Bo z jednej strony będzie to kwestia dotycząca świadków, którzy relacjonują, z drugiej natomiast strony będzie to kwestia dotycząca tych, którzy bezpośrednio uczestniczą w wydarzeniach historycznych, jakie ma miejsce. Gdybyśmy spojrzeli na to wąsko, historia mówiona to jest rozmową ze świadkiem historii. Jej interpretacja będzie w tym momencie bardzo zależna od sytuacji, a jednocześnie od tego, jak wygląda cała obudowa tej rozmowy w szerszym rozumieniu związanym z funkcjonowaniem tych, którzy prowadzą rozmowę, jak również tych, którzy opowiadają. Gdybyśmy spojrzeli na historię mówioną, to do zastosowania szkolnego pierwszy ważny element to jest taki, żebyśmy znaleźli temat, którym chcemy ją wykorzystać. To, co powiedziałem na początek,
Wydarzenia 68, wydarzenia 70, wydarzenia 80, 81, 89. No i później już w zależności od tego, jak kto będzie postrzegał konieczność wykorzystania tego materiału, to tutaj ten zasób w historii teraźniejszości będzie. Czy na przykład, ja jestem z Wielkopolski, więc powiem Poznań 56, czy tutaj będą jeszcze świadkowie, którzy będą w stanie udzielić informacji? Na pewno w niektórych miejscach tak. Tylko pierwsza rzecz, jaka jest, to jest znalezienie zagadnienia. Proszę pamiętać, że nie każde zagadnienie, inaczej, nie można z historią mówioną realizować wszystkich zagadnień, bo po prostu zmęczycie swoich uczniów. Bo to będzie tak, że oni będą tylko i wyłącznie znali jeden sposób na realizację materiału, a to też nie na tym polega. Jeżeli chcemy ich wprowadzić w pewne te niuanse tej metody, to wybierzmy te, które wiemy, że będą w relacji świadków najbardziej dla nich ciekawe, będą przyciągające uwagę. Tych źródeł do historii mówionej jest wiele już, tych gotowych. Więc jeżeli nie będziemy czuć się na siłach, żeby stworzyć swoje źródła, żeby nasi uczniowie poszukali świadków, to najpierw trzeba znaleźć nagranie. Takie, które będzie nam do realizacji tego tematu pasowało. Źródła tutaj w tej prezentacji jeszcze będą, w materiale, które Państwo otrzymają, również te źródła będą do osiągnięcia. Zresztą na początku już ktoś pisał, że doskonale sobie z tym radzi. Rozpoczynając pracę, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć. Czy to ma być realizacja pewnego tematu lekcyjnego? Czy to ma być zrealizowany duży projekt? Czy to ma być jakaś inna aktywność, która będzie potrzebna do, nie wiem, do czegoś, jeżeli chodzi o kwestie pracy, z którą pracujemy? A może chodzi o to, żeby stworzyć właśnie własne źródło i relacje, które będą podstawą dużego działania szkolnego. Porządek prowadzenia badań przy użyciu historii mówionej zawsze musi rozpocząć się od sformułowania tematu założenia. Czytał te dwa najprostsze, które cały czas, jeżeli chodzi o historię i teraźniejszość, będą do wykorzystania. Rok 68 w mojej rodzinie, w moim mieście, rok 68 w relacji moich bliskich, świadków i tak dalej. Nie wszyscy będą chcieli o tym mówić i to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, więc jeżeli zrobimy rozeznanie i nasi uczniowie powiedzą, że nie ma takich świadków, nie ma osób, które powiedziały, że będą chciały opowiadać o takich rzeczach, nie można tego wyciągać na siłę, wykorzystać nagrania, które są. Czy stan wojenny w moim mieście? Takie małe miasteczka jak moje, to relacje ludzi i wspomnienia ludzi mogą być fascynujące, żeby pokazać, jak zapamiętali te ważne wydarzenia, a jednocześnie bardzo trudne, w których uczestniczyli. Przy wyborze tematu, pracując historią mówioną, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Co ma być produktem końcowym? Czyli tak naprawdę o co mi chodzi? Czy ma to być właśnie stworzony jakiś materiał do wykorzystania? Czy ma to być jakiś efekt lekcyjny, szkolny, który będzie można pokazać, czy pokazać innych, zaprosić? Jeżeli myślę sobie o historii teraźniejszości, myślę o tym, że przecież współpraca szkół średnich ze szkołami podstawowymi, gdzie ósma klasa ma identycznie praktycznie ten sam program, który jest w historii teraźniejszości, jest bardzo realna do działania, gdzie nasi uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieniają się wręcz z ekspertów dla tych młodszych swoich uczniów i nie mamy nie tylko lekcje eksperckie czy inne sposoby do dzielenia się wiedzą, ale także ta współpraca i wspólnota tych młodych ludzi, którzy zajmują się danym tematem. Jeżeli byśmy spojrzeli na tworzenie relacji, to na pewno trzeba to robić z planem. Ja tutaj bardzo zachęcam do tego,
Kiedy ja próbowałem pierwszy raz robić nagrania, to powiem szczerze, byłem no taki, tak mi się to wydawało, że to takie super, tak, pójdą, zrobią i tak dalej. I pomimo tego, że zazwyczaj jestem bardzo uporządkowany, tak mi to chaotycznie się wszystko rozwaliło, że w sumie moi uczniowie z tego zadania przyszli zmęczeni, wykończeni, bez efektu. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że bez konkretnego planu i bez zaplanowania tego działania, to nic z tego nie wyjdzie. Najpierw trzeba zastanowić się w ogóle, czy mamy osoby, które jesteśmy w stanie poprosić o to, by byli naszymi świadkami, czyli trzeba przeprowadzić badania wstępne. Jeżeli mamy takie osoby, czy będziemy myśleć o 68, czy będziemy myśleć o 70, będą przecież rejony Polski, gdzie 70 rok będzie bardzo żywym rokiem do realizacji, jeżeli chodzi o kwestie historii teraźniejszości, czy inne wydarzenia. Mając świadków, trzeba zastanowić się, o co chcemy ich zapytać. Czyli musimy sformułować pytania wywiadu, który będzie prowadzony. Pamiętajcie, że uczniowie nie będą przeprowadzać takiego wywiadu, jakiego my będziemy oglądać, wykorzystując historię mówioną. Bo to nie są rasowe osoby prowadzące wywiad, tylko uczniowie. Czyli trzeba te pytania dostosować i w długości, i w sposobie ich zadawania do możliwości naszych uczniów. Samo przeprowadzenie wywiadu wiąże się z kwestiami technicznymi. I to już będzie za chwileczkę będę mówił, jakie są tutaj i plusy, i minusy tego działania, i niebezpieczeństwa, w których można się wpakować. Oczywiście, jeżeli już zrobiliśmy to, przeanalizujemy badania i wywiady, to albo musimy się cofnąć, bo nie mamy nic, czyli nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego do realizacji, albo idziemy dalej, czyli mamy na tyle zasobu już materiałowego, który po pierwsze da nam możliwość uporządkowania i zaprezentowania rezultatów pracy, no i oczywiście archiwizacji tych materiałów, które udaje nam się zdobyć dla celów edukacyjnych wykorzystywanych przez inne roczniki, które są możliwe do realizacji dalej. Najważniejszym sprawem przy historii mówionej jest określone celu, czyli co chcę zrobić. Jeżeli chcę zrealizować duży projekt dotyczący, będę się cały czas trzymał tego stanu wojennego, bo gdzieś mi wszedł dzisiaj w głowę, widzę, stanu wojennego, czyli będzie cel realizacyjny dotyczący właśnie grudnia 81 roku, to jeżeli wiem, o co mi chodzi, to pierwszą odpowiedź, którą muszę sobie zadać, czy mówiona pozwoli mi to osiągnąć. Jeżeli jest zadanie upamiętnienia, nie wiem, bohaterów czy poległych stanu wojennego, obojętnie jakbyście to sformułowali, no to czy historia mówiona da nam odpowiedź? Jeżeli to ma być kwestia związana z realizacją jednego tematu podstawy programowej z historii teraźniejszości, wykorzystajcie nagrania, o których będę mówił w drugiej części. Nie twórzcie całego projektu, bo to jest za duża praca na realizację jednego zagadnienia. Ale pomyślmy, czy to jest metoda na to, żeby tą historię i teraźniejszość właśnie w ten sposób troszeczkę naszych uczniów zarazić historią codzienności, tej w miarę współczesnej dla nas, a dla nich no to już nadal będzie historia taka dość odległa, jak dla nas być może średniowiecze. Czy cel naszego działania może się zmienić, kiedy już pracujemy? Jeżeli zmieni się cel, bo coś się zacznie modyfikować, to drugie bardzo ważne pytanie jest, czy mówiona nadal będzie narzędziem. I teraz wytłumaczę, dlaczego tak długo przy tym celu spędzam. Działanie historii mówionej jest niezwykle ważnym elementem kontaktu z drugim człowiekiem. Musimy nauczyć naszych uczniów poczucia szacunku dla drugiej osoby, a jednocześnie, jeżeli już korzystamy z czasu tej drugiej osoby, to po to, żeby ten czas był dobrze zrelacjonowany, wykorzystany dla innych. Dlatego nie możemy robić coś i brnąć w ślepe uliczki tylko i wyłącznie dlatego, żeśmy sobie to założyli,
a później się okazuje, że nie realizujemy naszego założenia. Mnie tutaj bardzo mocno chodzi po głowie takie sformułowanie, że nauczyciel też musi się przyznać do błędu, że pewne rzeczy no, mogą nie iść tak, jak nam się wydaje. Czasami mam wrażenie, że od nauczycieli wymaga się, żeby całkowicie wiedzieli wszystko umieli, byli zawsze gotowi, przygotowani, zrobieni, no bo tak to należy. Bo skoro my wymagamy od uczniów, no to my musimy być pierwszym wzorem i tak dalej. To może przepracujmy też pewien element, zarówno my sami w sobie jako nauczyciele, tak zwanej kultury błędu, jak ja to nazywam. Szczerze wam się przyznam, że nawet nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, takie pojęcie, ale bardzo je lubię. Pojęcie kultury błędu, że jeżeli się mylę, to umiem się do tego przyznać, umiem w tym momencie modyfikować moje działania. Czyli jeżeli założę sobie jakiś cel i na początku stwierdzę, że zrobię wielką akcję dotyczącą zdobywania nagrań, ale w trakcie tego zauważę, że tak naprawdę nie realizuję tego celu, to nie brnę do końca i nie wysyłam tych moich uczniów na te wywiady nie wiadomo jeszcze z iloma osobami, tylko zmieniam narzędzie do realizacji tego celu, bo to cel jest najważniejszy. Oczywiście fantastycznie, jeżeli się to go zrealizuje, mówiono. Nieodłącznym elementem historii mówionej jest sprzęt, który jest potrzebny do jego realizacji. Sprzęt musi być przetestowany, sprawdzony, bo jeżeli już realizujemy takie projekty i wysyłamy naszych uczniów do osób, które mają, od których mają zbierać relacje, to musi to być w odpowiedni sposób zdokumentowane, zarchiwizowane. Bardzo, to co już powiedziałem, bardzo lubię działać z listą. W projekcie historii mówionej nie może być sytuacji takiej, że to idzie na żywioł, że to idzie w tym momencie na bardzo szybkie gdzieś tam załatwianie spraw tylko i wyłącznie po to, bo coś mi przyszło do głowy, więc robię. Trzeba zrobić listę spraw, które jest do załatwienia, żeby stworzyć źródło, żeby otrzymać źródło od naszego świadka, a jednocześnie listę potrzebnych rzeczy do realizacji. Czyli podchodząc do takiego projektu, trzeba to wszystko zaplanować. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, to nie jest zadanie nauczyciela. To jest zadanie grupy, która powinna, albo członka grupy, który realizuje ten projekt. Nauczyciel to ten dyskretny obserwator, który oczywiście pomaga, który oczywiście wskazuje. To jest takie pedagogiczne podejście. Realia są oczywiście takie, jakie są. Bardzo często to nauczyciel jest tym, który ciągnie to wszystko i musi wyciągać to wszystko i sobie z tego doskonale zdaję sprawę, bo nie jestem naiwny. Więc jeżeli doszłoby do sytuacji takiej, że to wy jako nauczyciele, realizując taki projekt i pracując historią mówioną, macie to na swoich barkach, no to lista spraw do załatwienia i potrzebnych rzeczy będzie dla waszego działania. Proszę się nie przejmować spóźnieniem. Najważniejsze, że dopiero z pracy to długo. Najważniejsze, że się udało dotrzeć. Kiedy mamy już wybranego świadka, którego chcemy nagrać, kiedy mamy już przygotowane pytania, wiemy już, jaki jest cel tego projektu, wiemy już, po co chcemy tworzyć historię mówioną, to oczywiście trzeba rozpocząć całą procedurę. Ta procedura rozpoczyna się od tego, że to nauczyciel musi z tym świadkiem porozmawiać, czyli musi powiedzieć, po co ci uczniowie przyjdą, nawet jeżeli jest to dziadek któregoś z uczniów. Dobrze jest wtedy, oczywiście to nie musi być rozmowa, jak ja to mówię, twarzą w twarz, bo napisanie informacji, w której, że uczniowie będą realizowali projekt, opisanie krótkie, co to jest za projekt, jakie są działania, nawet jeżeli, tak jak mówię, jest to dziadek któregoś z uczniów, świadczy o wielkiej klasie i kulturze nauczyciela, który pracuje tą metodą i o znajomości po prostu fachu, którym się zajmuje. Oczywiście na 2-3 dni przed umówionym terminem dobrze jest ten termin nagrania potwierdzić, kurtuazyjnie wręcz, ale też sprawdzić. Często są to starsi ludzie, którzy czasami mają jeden dzień lepszy, drugi dzień gorszy. I wtedy być może trzeba gdzieś tam modyfikować pewne swoje plany.
dobrze jest, ja to zawsze uczyłem moich uczniów, że jeżeli umawiają się nawet z dziadkami swoimi własnymi na wywiad, należy być na miejscu na tyle wcześnie, żeby ze spokojem wszystko przygotować i o równej godzinie rozpocząć nagrywanie, rozpocząć rozmowę. Zawsze wybierałem równe godziny, bo to było najprostsze. Żeby na przykład umówić się na godzinę 16, no bo nie 16:30, 15 czy ileś tam, tylko o 16, bo to było też kwestia pilnowania czasu przez nich. Ja pracowałem historią mówioną z ósmą klasą i z pierwszą klasą, wtedy było liceum, bo to jeszcze była klasa pogimnazjalna, więc starałem się ich uczyć pewnego rodzaju takiego, takiej kindersztuby, tak to nazwijmy, takiego zachowania w stosunku do świadka. Kiedy już zdecydujemy się na to, żeby nagrywać kogoś, żeby zdobywać od niego informacje, to trzeba sobie dobrze uświadomić kwestie związane z tym, że technicznie jest to trudna tak naprawdę rzecz. Czyli to ważne jest, żeby miejsce było ciche, żeby było spokojne, żeby trzeba sprawdzić dźwięk i trzeba sprawdzić jakość nagrania takiego testowego, wcześniejszego, bo różne rzeczy się dzieją, różne, z mikrofonem, z dyktafonami, z różnego rodzaju innym sprzętem, którym się będziemy posługiwać. Dobrze jest zawsze, ja to też moich uczniów bardzo na to uczulałem, żeby przed rozpoczęciem relacji, żeby w tym momencie jeszcze raz uświadomić, tak jak powiedziałem, nawet jeżeli jest to rodzony dziadek, po co się przeprowadza ten wywiad, że jest to dla celów edukacyjnych, że chodzi o zdobycie informacji na dany temat, na zdobycie źródła, na realizację danego projektu z historii. I co będzie dalej z tym projektem zrobione? Ja wychodziłem z założenia bardzo prostego, że zdobyte w ten sposób źródła są wykorzystywane w danej klasie. Nie z każdą klasą byłem w stanie realizować takie działania taką metodą, bo taka jest prawda. I jednocześnie nie chciałem, żeby uczniowie też mieli świadomość tego i albo obawy, że relacje ich, nie wiem, dziadków, babci, miałem bardzo ciekawe historie właśnie pań, które opowiadały, tu akurat o 68, dużo, dużo informacji, że one będą wykorzystywane gdzieś tam. I tak niektórzy uczniowie mieli problem, że to w klasie będzie wysłuchany ten ich bliski, który relacjonuje swoje działanie. Czyli cały czas realizując ten projekt, podchodzimy z takim dużym wyczuciem do tego, co gdzieś tam gra w duszy naszym uczniom. Gdzie, żeby oni nie czuli się niekomfortowo, jeżeli zdecydujemy się na taką pracę. Oczywiście to jest taki standard. To też będzie w tym, w tym materiale, który będzie przygotowany, jeżeli się Państwo zdecydują na realizację takiego projektu, to tam będą takie punkty, co należy zrobić. Czyli każde nagranie, z kim, o czym, gdzie, kiedy przeprowadzamy, nawet jeżeli ono będzie trwało pół godziny. Nawet jeżeli to będzie tylko i wyłącznie projekt szkolny, ale uczmy nasze dzieciaki, że ma być zachowany ten standard, który został wprowadzony przy zbieraniu historii mówionej przez świadków. Z tymi działaniami moi uczniowie mieli największy problem. Znaczy tak, po pierwsze, mówienie pojedynczo, oni dość nerwowo podchodzili do pewnych rzeczy, nie? Że kiedy ktoś tam mówił, to już próbowali i rozpoczynało się szum. To było słychać w nagraniu. Tego się trzeba nauczyć, tego ich trzeba nauczyć, jak taki wywiad przeprowadzić. Zadawanie po jednym pytaniu też jest trudne, szczególnie kiedy ja na przykład stosowałem taką metodę, że zawsze wysyłałem dwóch uczniów na takie ćwiczenie, na taką pracę. Nigdy nie chodzili pojedynczo. Takie miałem, być może błędne, szczerze się przyznam, bo nie do końca jestem w stanie ocenić poprawność mojego działania, ale takie miałem zawsze myślenie, że jak będzie ich, jak będą we dwoje,
to jeden będzie ratował drugiego, nie? Gdyby się cokolwiek działo. Przepraszam, ale to też była większa szansa na to, że oni sobie wchodzili w paradę, nie? Bo jeden zaczynał mówić, drugi coś tam próbował dopowiadać. No i na przykład ten świadek, który najczęściej był dziadkiem na przykład jednego z nich, zaczynał albo stawać po stronie jednego, albo po drugiego i robiła się taka przyjemna rozmowa, mówię w cudzysłowie przyjemna rozmowa, to tam nie dochodziło do żadnej nie wiadomo jakiej rzeczy, ale robiła się rozmowa, a nie dochodziło to, co było celem tego spotkania. Bardzo często musiałem moim uczniom tłumaczyć, że jeżeli w nagraniu jest cisza, to nie oznacza, że dzieje się coś złego. Bo oni zaraz zaczynali, jeżeli ktoś się zastanawiał, to oni zaraz zaczynali wyciągać informacje. A to nie działa tak. Pomyślcie sobie, że jeżeli teraz ktoś kazałby wam zrelacjonować pewne wydarzenie historyczne, w którym braliście udział, gdzie byliście świadkami i teraz musielibyście sobie odtworzyć pewne rzeczy, to te cisze będzie tym elementem, który będzie przypominał pewne rzeczy, które się wydarzyły. Młodzi ludzie są często niecierpliwi bardzo i ta ich niecierpliwość też może być tutaj problemem, więc trzeba im też wytłumaczyć, że ta cisza to ze spokojem niech się ta osoba zastanowi. Z mojej perspektywy bardzo musiałem napracować się też z uczniami, żeby zrozumieli o tym, żeby wyciągać jak najszersze informacje od swoich rozmówców. Czyli te wyczerpujące odpowiedzi, które mają domknąć pewien temat. Bo bardzo często było tak, że im po prostu wystarczyła ta pierwsza sekwencja, bo wydawało im się, że już są zadowoleni, już otrzymali wszystko to, co potrzebują. I teraz gdzieś tam praca z nimi, mówię o tych, którzy prowadzą wywiady, czy o moich uczniach, do tego, żeby oni gdzieś tam szukali tego drugiego dna, wyciągali to drugie dno, to była rzecz, która zajęła mnie osobiście dość dużo czasu i to się przyznaję, że to trzeba było gdzieś tam pewne rzeczy wypracowywać. Oczywiście zasada jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o wywiad. Na początku idą pytania proste. Proste, łatwe, w tym momencie nie wymagające od świadka jakiegokolwiek wysiłku wręcz. Trudniejsze pytania i rozbudowane pytania powinny być wprowadzane powoli i powinny być wprowadzane w trakcie trwania rozmowy. Teraz tak, u mnie uczniowie prowadzili wywiady maksymalnie do godziny. I to się zdarzało rzadko, że prowadzili wywiad godzinę. Najczęściej było 40-45 minut, czasami 30, różnie. Ale jeżeli byśmy już pracowali bardzo tak porządnie tą metodą, to te wywiady, jak Państwo wiedzą, trwają o wiele dłużej. Więc działając w ten sposób, trzeba przerywać wywiad pewnego rodzaju lżejszymi wypowiedziami. I to, co jest ważne, co ja wiedziałem, że z moimi uczniami w ogóle nie można wchodzić w takie pytania, które mogą doprowadzić do sytuacji, że nasz odbiorca, nasz rozmówca, nie odbiorca, tylko rozmówca, nasz rozmówca, po jakim będzie zmuszony do zagłębienia się w jakimś trudnym fragmencie, bo wtedy dziecko, uczeń nie jest w stanie mu pomóc, jeżeli zdarzyłoby się coś, co nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To ja myślę, że fachowa osoba zajmująca się historią mówioną musi być bardzo wyczulona na to, kiedy świadek zaczyna uruchamiać bardzo emocjonalne, ważne, drażliwe dla niego rzeczy, ponieważ to może wywołać pewne reakcje, no, które są trudne. Dlatego tworząc wywiad, my mamy uzyskać informacje, patrząc na to w kategorii szkolnej, nawet w szkole średniej, mamy uzyskać informacje, mamy uzyskać zasób wiedzy. Nie wchodzimy głęboko, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a tym bardziej nie są w stanie tego zrobić nasi uczniowie. Czyli zatrzymujemy się na kwestii, oni zdobywają wiedzę, dzielą tą wiedzę z innymi, inny sposób na korzystanie z informacji historycznych.
Tutaj fachowo, tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy myśleli o historii mówionej, wywiad trwa jedna, dwie godziny. Taka powinna być rozmowa. Oczywiście te wywiady czasami są wielogodzinne, ale one nigdy nie są nagrywane jednocześnie. Jeżeli będziecie mieli możliwość odtwarzania różnych historii mówionych, które są zebrane w informacjach i one będą długie, bo one czasami są długie. Shah Foundation ma mega długie wywiady. Tam są nawet 4 godziny rozmowy. To nigdy nie jest tak, że na 4 godziny siadają dwie osoby i rozmawiają. To są zawsze odcinki, które się pojawiają. Dobrze jest, żeby uczniów wyczulić na to z takiego fachowego działania tej metody, żeby każde nagranie zostało ponumerowane, opisane po zakończeniu. Zawsze musi być formularz na to, aby była zgoda na użycie nagrania do celów edukacyjnych i naukowych. Zawsze. Oczywiście, jeżeli chodzi o transkrypcję, nasi uczniowie nie są w stanie tego do końca zrobić, aczkolwiek jesteśmy w stanie ich tego nauczyć. O, może tak, jesteśmy w stanie ich tego nauczyć, żeby mogli nasi świadkowie w tym momencie mieć świadomość tego, co zostanie użyte. Ja przyznam się szczerze, że mnie to wychodziło różnie, bardzo różnie, bo były sytuacje takie, że te transkrypcje były zrobione super i osoby, które uczestniczyły, tam zwracały uwagę na pewne rzeczy, gdzieś tam dopisywały i tak dalej. No a były takie, że po prostu było osoba, która udzielała informacji, wiedziała, że jak zostanie to wykorzystane do tworzenia w klasie, czy do pewnego rodzaju działaniu projektowemu, które było poddane. Po skończeniu wywiadu zawsze mówiłem, że uczniowie mają napisać taką notatkę, co myślą o tym, co się zdarzyło. Jakie mają wrażenia po tym, co się zdarzyło. Te notatki też były czasami niezłe. Było fajnie, super. Dziadek się spisał, wszystko się udało, nie? To były takie krótkie hasła. No i okej, jeżeli to tylko tak wyglądało, bardzo dobrze. Spróbujcie, jeżeli będziecie pracować tą metodą, jeżeli będą tworzyć jakieś nagrania, spróbujcie ich zmotywować do tego, żeby oni przemyśleli to, co usłyszeli, zbierając te informacje, przed przedstawieniem ich w klasie, przed zrobieniem wokół tego dalszych działań, niech oni na gorąco sobie przemyślą i koniecznie spiszą. To nie jest tylko tak, żeby opowiedzcie mi, co myślicie. Niech oni to zapiszą, żeby to było jako ten odbiór bezpośredniej historii. No i podziękowanie dla osób udzielających wywiad jest też takim ważnym, myślę, elementem podkreślenia no, takiego szacunku dla tych ludzi, którzy zdecydowali się poświęcać czas. Po skończeniu wywiadu przechodzimy do końcowej części, czyli tego zabezpieczenia nagrania. Każde nagranie powinno być skopiowane, no i oczywiście pracujemy na dwóch częściach. Używa się tylko do pracy kopii, jeżeli cokolwiek przycinamy, jeżeli cokolwiek modyfikujemy. Oryginał pozostaje oryginałem w tym momencie. Ja zawsze mówiłem, że to są bardzo cenne źródła, dlatego kopiowanie ich, dlatego w tym momencie przechowywanie tych źródeł będzie być może za jakiś czas wykorzystane jako teraz taki element, który my na przykład mamy w książkach. Ubierałem to w bardzo duże słowa. Robiłem to celowo. Celowo po to, żeby
jeszcze bardziej moi uczniowie mieli to poczucie bohaterstwa swoich rozmówców, tego rodzinnego przywiązania do historii, czyli ta obudowa tej ważności tego projektu była dla mnie dość istotna. Mogą być sytuacje, że można zdobyć do tych materiałów jakieś fotografie czy inne materiały, które świadkowie dadzą. Jeżeli tak jest, no to kserujemy je, oryginały zwracamy. Oczywiście bardzo często takich rzeczy nie ma. U nas były sytuacje takie, że różnego rodzaju były na przykład legitymacje, świadectwa szkolne, jakieś takie powołania do wojska, do tych takich przeszkoleń, kiedy czasami było to przeszkolenie wojskowe, które teraz podobno też ma być. Taki był kiedyś projekt, bo zbierali informacje o tym, jak wyglądało wojsko w czasach komunistycznych, więc to były takie rzeczy, które dziadkowie mieli. Prawdopodobnie wnuki nigdy ich nie widziały, dopiero wtedy, kiedy ten temat został przedstawiony i wyciągnięty. Oczywiście zadawanie pytań jest kluczowe w wywiadzie. I teraz generalnie mamy w głowie listę zagadnień, a trudno jest mieć konkretne pytania. No i teraz oczywiście wszyscy sobie zdają z tego sprawę, myślę, że no ciężko jest to zrobić z uczniami, żeby oni nie mieli konkretnych pytań. No bo jest to bardzo ciężkie. I teraz też jest wytłumaczenie, dlaczego u mnie najczęściej chodzili parami. Bo zawsze starałem się wybierać takich, że para była złożona z tego takiego bardzo uporządkowanego pod linijkę, gdzie miał te wszystkie pytania w głowie opanowane i tego, który potrafił wybrnąć z pewnych rzeczy. Różnie to się udawało, różnie to wyglądało. Ja zawsze mówiłem, że początek to są dane, pytania o fakty biograficzne. To jest najprostsze. Dobrze jest zadawać pytania w ten sposób, żeby można było w jakiś sposób doprowadzić do dłuższej opowieści świadka. Tyle tylko, że nie wiem, czy my nie mielibyśmy z tym problemu, a co dopiero nasi uczniowie. Nasi uczniowie będą zadawali pytania standardowe. Ja tutaj przedstawiam ten materiał dotyczący już tego fachowego podejścia do historii mówionej, że dobrze byłoby, gdyby rozmówca wszedł głęboko w swoją opowieść, gdzie mógłby to rozwinąć. Nie wiem, czy moim uczniom się kiedykolwiek to udało. Żeby takie efekty osiągnąć. I zresztą ja nigdy od nich tego nie wymagałem. Wymagałem od nich kontaktu z człowiekiem, kontaktu ze świadkiem historii, a nie doprowadzania do tego głębszego rozważania. Kiedy będziecie oglądali historię fachowo przygotowaną przez osoby, które się tym zajmują, to tam są takie elementy, że niektóre osoby zaczynają wspominać i to widać, kiedy świadek zaczyna właśnie w tej swojej opowieści wchodzić coraz głębiej i zaczyna poruszać wiele aspektów tego wydarzenia. Jest to niezwykle cenne do wykorzystania na lekcji, jeżeli już pracujemy z nagraniem, które jest gotowe. Oczywiście tu podaję zawsze taki przykład, który jest standardowy z jednych z moich pierwszych w ogóle projektów, jeżeli chodzi o mówioną. Trzeba unikać pytań tak nie. Była kiedyś rozmowa z osobą właśnie, która była kierowcą autobusu, przepraszam. No i pytanie było proste. Był pan kierowcą autobusu? No i odpowiedź była tak. No to jeżeli tak, no to idziemy dalej. A teraz straciło zupełnie sens dalsze już działanie, bo cały wywiad się rozlał. O, rozlał się, nie było możliwości pozbierania, dzieciaki sobie nie poradziły, poszło kiepsko. Kiedy później żeśmy się zastanawiali, to myślenie, a może by tak inaczej zapytać, nie czy był kierowcą, tylko jak to funkcjonowało. No to wymyślili, że nie można pytać, czy coś się robiło, tylko na przykład, jak w pana czasach wyglądał transport autobusowy. I tu już wiedza będzie zupełnie inna. Tu już świadek będzie zupełnie inaczej odpowiadał na to pytanie, bo będzie miał możliwość
zaprezentowania szerszego działania związanego, przepraszam, szerszego działania związanego z tym, czym się zajmuje. Jeżeli projekt jest przeprowadzony w szkole, nauczyciel powinien ułożyć formularz, notatek, który będzie odpowiadał specyficznym celom projektu, jak również możliwościom uczniów. Cały czas powtarzam. Wszystkie grupy są różne. Uczniowie są różni. I nie możemy stosować jednej zasady do wszystkich, bo nam się to absolutnie nie sprawdzi. Nie będzie takiej możliwości, żeby realizować jeden schemat utarty z każdą grupą. Czyli ta dokumentacja papierowa będzie dotyczyła poszczególnych grup. Jeżeli chodzi o formularz relacji, tutaj to powinny być niezbędne informacje, która się przekazuje osobie, z którą przeprowadza się wywiad. Czyli prosty, jasny przekaz, taki, żeby uchronić przed jakimikolwiek nieporozumieniami. Jest też również pewnego rodzaju takim zabezpieczeniem osoby, który no, w jakiś sposób ma świadomość tego, że jego rozmówca przekazuje mu coś, co nie było jego. Bo przekazuje mu osobiste doświadczenia i osobiste przeżycia, z którymi się z nim dzieli. Formularz najczęściej imię, nazwisko, podpis, zgoda na wykorzystanie wywiadu. Oczywiście tam jest, jeżeli robimy to w szkole, zawsze cele naukowe, nazwa instytucji, jeżeli jest to szkoła, wpisujemy szkołę. Dobrze jest zawsze, żeby tam była pieczątka szkoły, bo ta pieczątka szkoły będzie takim dowodem, że ci uczniowie, którzy pracują tą metodą, to nie jest ktoś, kto sobie przyszedł i na TikToku czy na YouTubie będzie opublikowane relacje świadków dotyczących pewnego wydarzenia, tylko będzie to materiał, który będzie użyty właśnie w kwestii szkolnej. Jakie trudności? Osoba, która udziela wywiadu, czasami, bardzo często uczniowie mówili tak, wie pan co, nie mamy z kim porozmawiać. Ja mówię, no jak, no pytaliście dziadków, no pytaliśmy, no i co? Dziadko mówi tak, a co my tam żeśmy widzieli? Nic żeśmy nie widzieli. Nic nie mamy do powiedzenia. O czym będziemy mówić? Czyli takie poczucie, że nie jestem nikim ważnym, nie stałem gdzieś tam w pierwszej linii jakiegoś działania, nie prowadziłem jakichś, nie wiadomo jakich wydarzeń, więc nie jestem osobą, która powinna w tym momencie w tym brać udział. Tu będą problemy z pamięcią osób starszych, które nie to, że chcą celowo wprowadzić w błąd, tylko to, że tak jak przed chwileczką ktoś pisał, po prostu te historie lawirują, nie zmieniają się w zależności od sytuacji, o której się mówi. Są sytuacje takie, pewnych utartych historyjek. Mój świętej pamięci tata zawsze opowiadał tę samą historię, kiedy był żołnierzem i był na granicy i tam coś tam się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. I to było przy każdej możliwości, kiedy ktoś zadał mu pytanie, to było oczywiście wyciągane i cały czas mówione. Często osoba, która nawet prowadzi wywiad z nią i jego własny wnuk, zaczyna się obawiać o to, że no troszeczkę zaczyna podawać osobiste informacje, czyli wyciąga to coś prywatnego swojego. Czasem jest to zwykły wstyd, a czasem są to sytuacje bardzo sprzeczne, czyli z jednej strony mówi się jedno, za chwileczkę mówi się już zupełnie coś innego. Jakie są trudności dla prowadzącego wywiad? Pierwsza rzecz to są nerwy, szczególnie w przypadku uczniów. To jest zdenerwowanie, które utrudnia gdzieś tam prowadzenie myśli. Ja proszę zobaczyć teraz prostą sprawę. Ja przed chwileczką miałem poważny problem gardłowy, że nie mogłem śliny przełknąć i już gdzieś sam miałem świadomość tego, jak zaczynają mi myśli uciekać, bo myślałem tylko o tym, że za chwilę nie powiem ani słowa. I teraz
patrząc na uczniów, którzy prowadzą wywiad z kimś, tak jak mówię, nawet znajomym, to te nerwy też będą utrudniały ten logiczny przeprowadzenie tego działania. Czasami to, co o czym już też mówiłem, uczeń słyszy, czy osoba, która prowadzi wywiad, może tak, słyszy tylko to, co chce. I jest w tym momencie zainteresowana tylko udzieleniem konkretnej informacji na konkretne pytanie, a zostawia jak gdyby całą ideę tego, co świadek ma mu do powiedzenia, a co może być ważne. Jest bliższe oczekiwaniom osoby, z którą prowadzi wywiad, a nie celowi badania. Czyli to są te sympatie i tu bardzo mocno to działa w przypadku szkolnego projektu. Bo jednak jeżeli prowadzimy to badanie z członkiem rodziny, no to gdzieś oczywistym jest, że ta sympatia będzie bardzo, bardzo ważna i bardzo elementem, który będzie bardzo mocno kształtował, jak to będzie wyglądało. Bywa sytuacja, że osoba, która prowadzi wywiad, zaczyna wchodzić w polemikę z osobą, która odpowiada, która relacjonuje. Ja tutaj jak sam krytykuję osobę, z którą prowadzi wywiad, bo to są takie czasami nie to nie tak było, nie, albo ale na historii było inaczej, czyli wchodzi się w takie utarczki, które mogą doprowadzić, a na pewno osoba, która jest świadkiem, w tym momencie zostaje wybita całkowicie z rytmu. No i to, co często opowiadają bardzo dużo osób, które pracują tą metodą. Młodzi ludzie prowadzący wywiad z starszymi osobami czasami mówią swoim językiem, których ich rozmówca nie rozumie. Oni mają w głowie ten system pytań, to, o co chcieliby zapytać, ale używają już tego nowocześniejszego, przepraszam za uproszczenie, które teraz daję, tego nowocześniejszego działania, a osoba, która relacjonuje, nie za bardzo rozumie i następuje pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście problemem będzie dźwięk. Dźwięk, który będzie za słaby, który będzie zawierał odgłosy, no bo to najczęściej dzieje się w domu, nie? Kiedy u mnie przed chwileczką otworzyły się drzwi, to też to wszystko słychać przecież, bo jesteśmy w swoich przestrzeniach i to się ściąga. Przy prowadzeniu zajęć online, myślę, że przez pandemię wszyscy się już do tego przyzwyczailiśmy, że gdzieś tam dzwonią jakieś telefony, gdzieś tam szczekają jakieś psy, sąsiedzi robią remont, drzwi się otwierają, ktoś tam wchodzi, ktoś wychodzi i tak dalej. Ale przy nagraniu świadka do takich rzeczy nie może dojść, bo to jest od razu zniekształcenie w tym momencie relacji, którą zbieramy. Kiedy będą mówiły dwie osoby, no to mają Państwo świadomość, że następuje ścięcie i tutaj już też jest materiał nie do użycia, no lub materiał będzie zniekształcony. Bardzo mi się spodobał ten obrazek, który znalazłem na Facebooku, tej historii teraźniejszości, czyli tego, co było kiedyś, bo tak naprawdę ideą historii mówionej, której się dzisiaj spotkamy, to jest to, żeby używać jej w szkole. Żeby używać jej w szkole jako jako zagadnienia do realizacji podstawy programowej historii teraźniejszości. Oczywiście będzie to wykorzystywane praca z nagraniem świadka na zajęciach lekcyjnych, ale tutaj to już będą nagrania, które są gotowe. Czyli nie tworzenie nowych nagrań, bo na to nie ma możliwości, nie ma przestrzeni, nie ma czasu, nie ma różnych rzeczy. Oczywiście praca z nagraniem to jest materiał, który się wykorzystuje zamiast książki. Jeżeli pracujemy z nagraniem, to nie może być tylko tak, że uruchamiamy to nagranie, oglądają nasi uczniowie świadka, no i my sobie mówimy, no to dobrze, no to teraz zastanówcie się, co on tam miał na myśli i tak dalej. Musi być do tego karta pracy, musi być do tego pewien arkusz, musi być do tego coś, co zmusi, kiepskie słowo, wiem, ale zmusi ucznia do wysiłku uzyskania informacji od świadka, którego ogląda, którego słucha. Oczywiście pamiętajmy jedną rzecz, że jeżeli wykorzystujemy na lekcji, a tak jak mówię, nie wyobrażam sobie przygotowania swojego nagrania historii mówionej tylko do lekcji, bo to jest bardzo ciężka praca, więc wykorzystuje się to, co jest gotowe, to, co jest nagrane.
to pamiętajmy, że te źródła już zostały poddane krytyce. Czyli to jest jak gdyby dla nas pewnego rodzaju zabezpieczenie, że nie musimy się zastanawiać, że informacje, które zostaną dostarczone wraz z realizacji tych celów lekcji. Oczywiście tutaj bardzo mocno polecamy obywatelski HIT, jak uczyć HIT-u, teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy, wskazówki. Nie wszystkie filmy, które są na obywatelskim HIT-cie, są historią mówioną. To jest jak gdyby jasne, ale taka historia również tam będzie. Tutaj akurat rozmowa z Wojciechem Smolińskim, etap kształtowania się opozycji w PRL-u, co pomagało robotnikom, jak kształtował się opór. I tutaj przy wypowiedzi pana Wojciecha można już pracować, czy pracą w grupach, czy można cały czas kwestie lekcji eksperckiej czy lekcji odwróconej, tak jak ktoś czuje, jak mu lepiej pasuje, które będą cały czas aktywizowały uczniów do pracy. Tutaj Poznań 56 w relacji świadka, Bogumił Mąkę, który opowiada o tak naprawdę nie tylko Poznaniu 56, bo ja tutaj z jego wypowiedzi tą końcówkę wyciągnąłem i działalności w Wielkopolskim Związku Solidarności Polskich Kombatantów od roku 80, a pan Bogumił mówi o wcześniejszej okupacji niemieckiej również, jeżeli chodzi o Poznań, ale można się skupić tylko na tym elemencie. Czyli jeżeli realizujemy Poznań 56, czyli relacja świadka, może to być mapa mentalna, wydarzenia poznańskie, może to być element pracy dalszej ucznia, na przykład z podcastem. Podcasty robią coraz większe zasięgi, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Młodzi ludzie coraz częściej słuchają podcastów, znają się na podcastach, próbują je robić, a może ten sposób. Być może wcale nie nagranie świadka, tylko właśnie podcast na podstawie jakiejś relacji, która już wcześniej została przygotowana. Oczywiście, jeżeli chodzi o marzec 68, to tutaj wirtualny sztab będzie całą kopalnią różnego rodzaju relacji, w których można realizować to zagadnienie. Ja tutaj zwracam uwagę na relacje polsko-żydowskie, również elementy, które można wykorzystać. To, że tutaj jest pani Teresa Gerber, to jest naprawdę przypadek w tym momencie, a większość tych źródeł, które są, to mogą być według pewnego klucza. Co o wydarzeniach mówiły komunistyczne źródła? Jak widzieli to narracznie bohaterowe zestawienie? Mają to, co przedstawiała oficjalne informacje wtedy, z tym, co osoby, które żyły, co dostrzegały, co przeżywały. I ja tutaj na przykład wypisałem, przygotuj informacje do gazety komunistycznej i opozycyjnej z wydarzeń, czyli pewnego rodzaju umiejscowienie się w tych dwóch sposobach narracji, które jeżeli chodzi o wydarzenia 68 roku miały miejsce. Jeżeli chodzi o projekt szkolny, to tutaj z podstawy programowej HIT-u przedstawia okoliczności i skutki wprowadzania przez władze stanu wojennego formy walki reżimu PRL z wolnościowymi dążeniami Polaków i tak dalej. I teraz ten projekt można To zagadnienie podstawy można realizować w formie projektu. Źródła mówione lub świadek z naszej okolicy, jeżeli takiego mamy. Czy będzie to kwestia właśnie świadka historii, historii mówionej, prowadzenie wywiadu, o którym mówiłem, czy może kwestia podcastu cały czas, czyli gdzieś pewnego rodzaju zebrania informacji i opowiedzeniu o tym, co miało miejsce. Na to zestawienie projektu mogą się składać tak naprawdę różne rzeczy, których inspiracją będzie świadek historii. Jeżeli jest możliwość doprowadzenia do spotkania ze świadkiem, no to jest wartość, która będzie sama w sobie zawsze, no moim zdaniem, bezcenna.
Tym bardziej, że proszę zobaczyć, co obserwujemy 1 sierpnia. Tych osób zasiadających na ławkach co roku jest mniej. Bo no, tak wygląda świat, nie? Że no niestety, ale przemijamy wszyscy. I ci świadkowie historii tych najdalszych czasów zaczynają nam bardzo szybko odchodzić i za chwileczkę to się będzie bardzo przesuwało. Więc jeżeli mamy możliwość spotkania naszych uczniów ze świadkami historii, to to róbmy. Jeżeli podstawą jest relacja świadka, to wokół tego pracujmy projektowo. Być może historia lokalna powszechna. Niech nasi uczniowie zajrzą do lokalności tych wydarzeń, których uczą się w podręczniku, które miały miejsce w Polsce. Jak to wyglądało tutaj? Niech ta historia będzie dla nich bliska, nie tylko z książki, z perspektywy jakiegoś innego miejsca, ale co działo się tutaj. Być może warto jest poszukać bohaterów wydarzeń w danym znowu miejscu. Jeżeli to jest Warszawa, niech to będzie dzielnica, niech to będzie ta część, która będzie bliska. Jeżeli to jest mała miejscowość, to zupełnie spojrzenie bardzo takie przy człowieku, jak to funkcjonowało. Jeżeli wystawa, to ją róbmy, ale niech to nie będzie wystawa, nie wiem, sztampowa, taka jak kiedyś poprzywieszajmy pewne rzeczy, tylko pomyślmy, jak to można zrobić inaczej. Niech to będą wystawy internetowe. MIS ma teraz takie szablony, gdzie pewne prace uczniów można zamieszczać i faktycznie chodzić jak po galerii. Jeżeli gazeta, ulotki, przygotujmy pewne rzeczy, które będą też nowocześniejsze. Niech oni popracują nad tym, co uzyskali od świadka. Uczniowie bardzo fajnie czują się jako redaktorzy gazety. Dajmy im tylko możliwość, żeby się wypisywali, żeby cokolwiek robili. Labbook zrobiłem ze znakiem zapytania, dlatego że przemawia teraz przeze mnie szkoła podstawowa. Powiem tak. I u mnie w podstawówce labbooki cały czas śmigają i mają się dobrze. Szkoła ponadpodstawowa, tutaj tak do końca nie jestem pewien, bo to może bardzo różnie zafunkcjonować i działać, ale jeżeli byśmy zrobili cały zasób różnych aktywności na podstawie tego źródła historii mówionej, czyli przekazania informacji, tak jak wcześniej pokazywałem, o stanie wojennym, to być może jakaś grupa byłaby w stanie przygotować coś w tę stronę. Być może ktoś będzie się czuł dobrze w historii alternatywnej. Historia alternatywna ma swoich zwolenników i przeciwników, bo są tacy, którzy mówią, o, bardzo niebezpieczne tereny jest w stanie nas zaprowadzić, bo może się wtedy bardzo mocno rozleśnie i stworzyć no, takie kłamstwa, że no, nieporozumienie. I ja się tutaj zgadzam. Co prawda uważam, że historia alternatywna może bardzo rozbudzać kreatywność również uczniów, oczywiście pod warunkiem pilnowania przez nauczyciela zasad dotyczących tworzenia historii alternatywnej, a nie kłamstw związanych z historią. Będą grupy, które będą w stanie w jakiś sposób ekspresję teatralną, formę sztuki stosować też na podstawie tego, co usłyszeli. Proszę zobaczyć, Irena Sendlerowa, wszystko rozpoczęło się od tego, że uczennice napisały sztukę o niej, prawda? Nie wchodzę w 2500 dzieci, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że relacje ze świadkami mają uaktywniać różne inne działania. Czyli jeżeli pracujemy na lekcji, to pracujemy z tym, co zostało już zrobione. Jeżeli tworzymy coś innego, to albo wykorzystujemy już nagranie, ale robimy z tym coś dalej, czyli tworzymy wokół tego pewne zadania i pewne aktywności, żeby uczniowie mogli wybrać sobie to, w czym będą się czuli dobrze, albo tworzymy coś nowego. Jest godzina 19:27, więc zostały mi dokładnie 3 minuty, więc powiem tak. Tutaj jest Jamboard, na którym ja zachęcam do tego, żeby podzielić się być może pomysłami, ja go już wrzucę na czat, żeby podzielić się pomysłami dotyczącymi, co można zrobić w danym czat jest to, dobra.
w danych zasobach podstawy HIT-u dotyczącego różnych tematów związanych z historią i teraźniejszością. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak jak mówię, ponieważ są 3 minuty, ale ten Jamboard będzie cały czas aktywny. Dobrze jest podzielić się pewnego rodzaju pomysłami na realizację z wykorzystaniem po historii mówionej, co i jakie inne aktywności uczniowie w danym zakresie mogą wykonać. Tutaj zostawiam miejsca, w których można zerknąć i poszukać potrzebnych nagrań do realizacji tego zagadnienia. W audiohistorii trzeba założyć konto i tam składa się taki wniosek o nagranie. Czyli jeżeli znajdą Państwo nagranie, które Was interesuje, po założeniu konto jest weryfikowane, składa się wniosek i najczęściej 3 dni maksymalnie i takie nagranie zostaje udostępnione na określony czas. I to też jest w tym momencie ważne, że to nie jest tak, że to nagranie będzie Wam na zawsze do funkcjonowania, tylko na określony czas. Tutaj jest historia mówiona. Również tu też należy założyć konto. Tu wstawiam 1944, dużo, dużo historii mówionej, dużo różnego rodzaju źródeł, które można wykorzystać, aczkolwiek no nie na historii, na teraźniejszości, nie, no bo to raczej kwestia wojenna Powstania Warszawskiego, więc, ale dla być może zainteresowanych osób będzie to ważne i korzystne. Być może cały czas będę w jakiś sposób podsuwał pomysł, żeby uczniowie zaczęli nagrywać podcasty. Te podcasty, które są możliwe być może do publikacji, a być może nie, ale żeby zmusić ich, znowu brzydkie słowo, ale zainspirować ich do pewnych aktywności związanych z tym, żeby gdzieś z tym słowem cały czas obcowali, żeby cały czas funkcjonowali, żeby o tej historii opowiadali. Bardzo prosta jest strategia, jeżeli chodzi o podcast, czyli o czym i dla kogo zamierzasz mówić, zaplanować odcinek, nagrać, zmontować. Można w tym momencie przesłać plik na serwery, które przyjmują te podcasty i są publikowane, no i promować ten podcast. Tak jak to jest możliwe. Ja cały czas powtarzam, nauczyciele powinni nagrywać podcasty, powinni w tym momencie wypuszczać swoje dzieła, które są, bo myślę, że mamy bardzo dużo dobrych nauczycieli, którzy zrobią wszystko to, co jest możliwe, żeby praca wyglądała jak najlepiej, jak najkorzystniej i tylko muszą zacząć bardziej siebie doceniać, bardziej w siebie wierzyć. Nie pozwólmy się zepchnąć do jakiegokolwiek takiego poczucia, że właśnie to, że nasi uczniowie gdzieś tam tak traktują przedmioty czy inne, to jest nasza wina, bo jeżeli my robimy wszystko, co możliwe, przyjmując zasadę, że czasami pewne rzeczy nam po prostu nie wychodzą, że czasami popełniamy błędy, ale nadal się staramy, to wykonujemy mega dobrą robotę. A najłatwiej będzie krytykować tym osobom, które w ogóle nie podejmą jakiejkolwiek próby pracy w szkole, bo zawsze będą wiedzieli, co jest lepsze, zawsze będą wiedzieli, że zrobiliby to lepiej, tyle tylko, że no nie bardzo są w stanie pójść do klasy, stanąć na tej arenie klasy i zaprezentować to wszystko, co mają do zrobienia. A Państwo to robią. I z tego powodu należy Wam się głęboki ukłon i szacunek za to, że cały czas dążycie i walczycie do tego, żeby ta edukacja wyglądała tak, żeby była coraz lepsza. O, może nie żeby wyglądała tak, tylko żeby była coraz lepsza. W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i swoim z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu dużo spokoju, dużo dobrego, wszelkiego dobrego,
które się gdzieś tam pojawia, bez względu na to, kto kiedy świętuje, czy ktoś Chanukę już teraz, czy ktoś Boże Narodzenie za chwileczkę, czy ktoś w styczniu Boże Narodzenie, wszystkiego tego, co jest potrzebne. Bądźcie dumni z tego, że robicie ciężką pracę, dbajcie o siebie wzajemnie, bo nauczyciele powinni dbać o siebie jak najbardziej, to jest możliwe w tym momencie. Pomyślcie o historii mówionej jako o fajnym wydarzeniu, które jest możliwe do realizacji i jest pasjonujące, a jednocześnie, kiedy nawet uczycie tej historii i czy historii teraźniejszości, to myślcie o tym, że uczniów będzie interesowało to, co było im, co będzie im bliskie, co będzie im obok nich. Niekoniecznie te wszystkie najważniejsze daty, rzeczy, które są, ale to wszystko, co ich zajmuje. I tym się działajcie. Dzięki bardzo, dzięki wszystkim za info. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego wieczoru. Ja sobie tutaj jeszcze będę, tutaj w chwileczkę. Jeżeli ktoś ma jakieś sprawy, to zapraszam. Mam prośbę, czy link do ewidencji. O, link do ewidencji, zaraz zobaczę, czy tutaj jeszcze cofnę się do tego, co Michał wysłał. Zaraz postaram się to odnaleźć. Dzięki za wszystko i do zobaczenia. Ja tak jak mówię, ja jeszcze chwileczkę będę, więc jeżeli ktoś ma jakieś sprawy, to link udało mi się znaleźć, to link do ewidencji wyklikam jeszcze raz. Okej, przejadę sobie tylko. Dobra, dzięki Justyna, dzięki Tomasz, dzięki. Dziękuję Piotrze, dzięki Mariusz. O, dzięki Dominika, pozdrawiam serdecznie. Dzięki Bato, dziękuję Agnieszka, dziękuję. Link do Marzena wysłałem link, jest tam na dole gdzieś. O, dziękuję Haniu, dzięki Elu, również wszystkiego dobrego. Dzięki Marsiu, dzięki Aneta, pozdrawiam serdecznie wszystkich również, dzięki. Pogodnych świąt do wszystkich, tak jest, wszystkich świąt jakie są, dzięki Piotrek. Dzięki Ula również. Wrzuciłem link, tam jest ten, co Michał miał, wrzuciłem. Dzięki Agnieszka, dobrego roku. Dzięki bardzo, dziękuję Michał również, dziękuję Iwona. Dzięki Dorota, dzięki Maciej, wszystkiego dobrego. Również Aneta, pozdrawiam świątecznie. Dzięki Grzegorz. A, pamiętam, przypominam sobie. Dzięki, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że dotarła wiadomość ode mnie po Warszawie. Dzięki Asiu, pozdrawiam. Mariusz, dzięki bardzo, zdrowych świąt, dziękuję uprzejmie. Okej. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy, to jestem do dyspozycji. Dzięki. Dobrze ci, chociaż tak, dobrze, że jesteś. Okej. Poczekam jeszcze chwileczkę. Dobra, nikt nie pisze, więc myślę, że możemy zamykać. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla wszystkich.